Dziękuję wszystkim za możliwość wystąpienia i podzielenia się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat tego, jak wygląda polski samorząd i które elementy tego samorządu należałoby zmieniać się lub bardziej radykalnie. Rozpocznę od takiego ogólnego stwierdzenia, że pomimo bardzo wielu krytycznych uwag, które będę formułował wokół tych trzech zagadnień, które Państwo widzicie na ścianie, należy podkreślić, że reforma samorządowa jest tą, która zdaje się być najlepiej mimo wszystko się powiodła. I wydaje się, że warto pamiętać o tym, dlatego że z samorządami problemem mamy nie tylko my, ale w całej Europie w tej chwili toczy tę debatę, ale bardzo często chaotyczne reformy w różnych krajach, które pokazują, że samorząd z jednej strony nabiera wagi, ale z drugiej strony nie do końca potrafimy ten samorząd komponować w koncepcie i tak nowoczesnego społeczeństwa, dramatycznie zmieniającego się państwa i też obywateli, którzy budują zupełnie inne oczekiwania wobec różnego typu władzy publicznej niż się do tej pory budowało. Jeszcze ja postanowiłem o trzech rzeczach powiedzieć. Pierwsze to ten problem, który wydaje się być bardzo wyrazisty i tutaj pan profesor o nim wspomniał również, to jest problem urządzania samorządu na modłę państwa. To jest problem upaństwowienia samorządu. On przybiera bardzo różne postacie. To niemal na co dzień możemy się z nimi spotykać. Na modłę władz centralnych. Tak, na modłę rządu centralnego. I rozpocznę od tego, że to jest pewnie swoistego rodzaju grzech pierworodny, którego nie dało się uszczyć, a mianowicie samorząd powstawał jako wyraz centralizacji władzy wymyślonej przez rząd. Zatem w momencie konstytuowania się tego samorządu my nie mieliśmy, ale byliśmy bardzo poszarpane tradycje samorządowe. Więc innymi słowy, samorząd był formą decentralizacji problemów, decentralizacji również problemów finansowych. Innymi słowy, zbudowaliśmy strukturę, ale ciągle zabrakło czasu, żeby nasycić duchem i nasycić pewną obywatelskością. I być może na coś tego nie dało uczynić. Kwestia kolejna to kwestia dotycząca dosyć, powiedziałbym, nieprzyzwoitych praktyk, które polegają na tym, że problemy finansowe państwa przerzuca się na samorządy terytorialne. I to przy każdym bardzo skomplikowanym typie zadań publicznych obserwujemy tę praktykę. Centralizujemy zadania bez adekwatności środków. To się powoduje, że te samorządy się zadłużają. I ten dług, który mówił pan profesor o tym, przybiera bardzo różne postacie. Pewnie żadne pocieszenie, że również we Francji, czy w innych krajach odkryto urok spółek i rzucania długów publicznych do tych spółek. No ale w tej chwili w tych krajach myślę bardzo poważnie o prawnym ograniczeniu tej możliwości. Wydaje mi się, że również czas, aby w Polsce o tym pomyślano. To jest wreszcie kwestia dotycząca braku spójności. Nasz projekt decentralizacyjny był bardzo często wyrokiem przypadkowych idei, koncepcji, postulatów politycznych, czy bardziej partyjnych, powiedziałbym. I to oznacza, że brak jest tutaj pewnej harmonii spójności. Bardzo często elementy decentralizacyjne, te, które są wymyślane na poziomie rządu centralnego, po prostu nie przystają do siebie. Wszystko zaczyna coraz bardziej po prostu zgrzytać. Wspomnę również o problemie jakości nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym. Zdaje się, że on również jest wadliwie skonstruowany i bardzo mocno nakłada kaganiec na samorządy terytorialne. Oczywiście samorządy terytorialne są częścią państwa. Ale to nie oznacza, że ta część państwa musi być spaternalizowana i w sposób arbitralny, proceduralny zarządzana z perspektywy rządu centralnego. Tutaj wspomnę o czymś bardzo dopuściwym dla samorządów terytorialnych, to jest pokłosie działania nieodpowiedzialnego rządu, różnych rządów, a mianowicie próba detalicznego regulowania sposobu wykonywania zadań publicznych. Tam, gdzie samorząd ma być kreatywny, twórczy i ma szukać własnych lokalnych rozwiązań, budujemy jakieś upiorne schematy, które są wyprowadzone z perspektywy centralnego neoplanisty, który z Warszawy wie, jak trzeba zarządzać szkołą, przedszkolem, buduje procedury. I co więcej, mówi się, że w tej chwili te procedury trzeba będzie prowadzić na wszystkie usługi, monitorować, jak one są realizowane. To na przestrzeni samorządu. Wydaje mi się, kończąc ten wątek, że to jest bardzo istotne wtedy, kiedy będziemy podejmować, a zakładam, że te próby będą kontynuowane, reformowane samorządu, bo nie sposób założyć, że tak by się nie będzie działo. To rozstrzygnięcie kwestii dosyć fundamentalnej, które nigdy w Polsce do końca nie rozstrzygnęliśmy. Czy samorząd terytorialny to jest przede wszystkim wspólnota mieszkańców, czy to jest sposób świadczenia usług publicznych? To nie jest do końca opozycja, ale to są inne perspektywy. Czy to jest po prostu sposób, przez który państwo tylko świadczy usługi publiczne? Czyli mamy takie rynkowo menadżerskie rozumienie samorządu, czy jest to bardzo silne oparte na fundamencie wspólnoty, poczucia przynależności do pewnego
kręgu osób zamieszkujących dane terytorium. Wreszcie rzeczy wymagającą bardzo istotnego rozstrzygnięcia to kwestia dotycząca tego, czy zadania własne, czy zadania zlecone, subwencje czy dotacje. No, widzicie, że to czym mniej zadań własnych i czym więcej dotacji, to tym mniejsza autonomia. I wreszcie kwestia, czy samorząd ma być tylko administratorem czy gospodarzem terenu. To są te wszystkie kwestie, które związane są z pobudzaniem rozwoju gospodarczego, instrumenty aktywizacji gospodarczej. One umiarkowanie bardzo działają w Polsce. Wydaje się, że to jest przestrzeń wymagająca istotnego udoskonalenia. Kwestia drugiego problemu, który dostrzegam, to problem, który nazywam potrzeba rewitalizacji demokracji samorządowej. To z pewnością dla Państwa jako osób doskonale zorientowanych w tej problematyce, te rzeczy, które będę chciał powiedzieć, są same, więc postaram się tylko krótko je zasygnalizować. No, z pewnością problem tego, ten problem, który tutaj siedzący profesor Bartłomiej Nowotarski nazwał, ile pamiętam, w jednym z raportów, które przygotowywaliśmy, karykaturalnego prezydencjonalizmu. W sytuacji, w której mamy rzeczy bardzo silną dominację w egzekutywie, i ona jest bardzo widoczna, ona czasami przybiera bizantyjskie formy. W przypadku prezydentów dużych i miastem marszałków naprawdę nie jesteśmy bliżej wschodu niż zachodu. Jest to jasno, prezydentów miast, którzy mają 5-6 asystentów czy asystentów. Oczywiście mi się wydaje, że tutaj to już nie jest to kwestia taką, że granice dobrego smaku przez rzeczy zostały przekroczone. I trzeba tym prezydentom przypominać, trzeba tym władzom przypominać, że oni są funkcjonariuszami publicznymi, ale nie są dzielnymi księstwami osadzonymi na danym terytorium. Kwestia słabości rad. Ta pozycja rad różnych. Gminnych, sejmików, rad powiatowych jest bardzo słaba. I żeby znów podać jeden przykład. No, jeżeli popatrzymy na samorząd województwa, jeżeli jest tak, że kluczowy dla samorządu województwa problem dotyczący się jakby sfera wydawania pieniędzy publicznych jest poza, wyjęta spod jurysdykcji czy zatwierdzania przez sejmik. Przecież to stanowi pewnie 10-parę% środków, którym zarządza samorząd województwa. Dochodzi do takiej graczącej sytuacji, że przewodniczący sejmiku, jeżeli chce jechać za delegację, to stoi w kolejce do kierownika urzędu, czy też do, czasami do marszałka z prośbą o podpisanie delegacji. A ten czasami podpisuje, a czasami nie. To jest oczywiście małość, ale to pokazuje ta małość i to jednostkowe zachowanie po prostu fajne systemowego rozwiązania. Jest to kwestia kolejna, o której chciałbym powiedzieć, to problem, który jest żywo dyskutowany, problem, czy mamy autentyczne wybory, czy odnawianie władzy. To jest skomplikowana materia, ja tylko sygnalizuję, to nie jest, tu nie ma prostego rozwiązania, aczkolwiek zdaje się, że to odnawianie władzy jest ciągle no, istotnym mechanizmem, tak powiem, odtwarzania elit lokalnych. I wiele by pewnie o tym mówić. Kwestia kolejna to upartyjnienie aktywności samorządowej. Zdawało się, że partie polityczne czy jakby partyjniactwo da się trzymać od układów lokalnych, okazało się, że to dosyć złudną nadzieję. Okazało się, że jakby ekspansja, imperializm tego partyjnego, partyjniackiego myślenia jest tak silnie skojarzony i tylu beneficjentów tego systemu jest zainteresowany jego trwaniem, że on ciągle wypycha autentyczną lokalną politykę. Wreszcie kwestia partycypacji obywatelskiej, słabości partnerstwa, słabości konsultacji społecznych. I to, co szczególnie wydaje mi się być dokuczliwe wtedy, kiedy patrzymy na te lokalne, ale również regionalne społeczności, to brak czegoś takiego, co nazwałbym troską o dobro wspólne, ale również fizycznie rozumiane. To te badania, które są regularnie prowadzone, które pokazują, że ponad połowa ludzi mówi wtedy, kiedy ktoś niszczy szkołę, szybę, komisariat albo przystanek, to jest nie moja sprawa. Nie czuję się w żaden sposób zobowiązany. Nie mówię, żeby heroicznie stawać w obronie przystanku, a żeby jakkolwiek zareagować. To nie jest mój problem. To pokazuje, jak daleko obywatelem od państwa, jak mi się zdaje. No i wreszcie kwestia, kończąc ten drugi wątek, spychania obywateli do sfery prywatnej. My nauczyliśmy się w społecznościach lokalnych, ale też jako obywatele tego kraju na ogół nie chcą sobie radzić w sferze spraw prywatnych. Budujemy kariery, realizujemy nasze marzenia, budujemy naszą zamożność, pomagamy naszym dzieciom i tym się coraz częściej pasjonujemy. To nam nieźle wychodzi. Ale tutaj wspólne i publiczne mnie nas zajmuje. Znów pewnie żadne to pocieszenie, że w większości krajów ten proces również się rozpoczął. Aczkolwiek wydaje się, że na pewno nie można go lekceważyć. Niesie on ze sobą bardzo istotne, destrukcyjne
konsekwencji dla życia społecznego, również dla państwa i czegoś nazywamy władzą publiczną. I kwestia kolejna to wyzwania, przed którymi stoi samorząd terytorialny. I tutaj to są wyzwania, które nazwałbym takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, to znaczy one są akontekstowe, one nie dotyczą naszego samorządu. Dotyczą bardzo wielu samorządów, aczkolwiek w naszym samorządzie również musimy się nimi zająć, bo te dwa pierwsze problemy, skapula w sprawie, jest niezwykle istotna, ale o tym, jak my będziemy postrzegać ten samorząd i jak my będziemy z niego zadowoleni, to będzie decydować, że nie że to trzeci, to o czym chciałbym teraz powiedzieć. To kwestia depopulacji. Znaczy mądrego znalezienia sposobu radzenia się z depopulacją. Różne eksperymenty są podejmowane. Łączy się na siłę, dzieli, buduje związki międzykomunalne. W bardzo różnych systemach różnie się reaguje. Jaka jest z tego lekcja, jeśli przyjrzeć się temu, co się dzieje w Europie? Ano taka, że zasadniczo coraz bardziej różnicujemy to podejście i nie ma jednego dobrego rozwiązania. Po prostu to jest granie bardzo różnymi rozwiązaniami. Kwestia dotycząca cyfryzacji i digitalizacji. Polska administracja samorządowa ma tutaj bardzo sporo rzeczy do nadrobienia. Chyba sprzed 2 lat był raport, który pokazywał, jak to wszystko wygląda. Ja wiem, że to się zmienia, ale to ciągle jest bardzo odległe od tego, czego byśmy oczekiwali. Polski samorząd musi być samorządem zdigitalizowanym, musi być samorządem cyfrowym, musi być samorządem, w którym większość usług załatwiamy po prostu tak, jak załatwiamy te usługi w banku czy z prywatnymi firmami. To nie tylko problem technologiczny, to problem raczej mentalny. Zresztą powiedziałbym paradoksalnie, że po raz pierwszy zdaje się, że my w Polsce mamy więcej środków, niż potrafimy wydać na tym celu. I to nie jest problem braku środków, to jest problem wyobraźni. I sytuacji, w której doprowadziliśmy do administracji centralnej, rządowej, jest, o ile dobrze pamiętam, 13 systemów zarządzania informatycznym krajem, które się nie komunikują sobie. I zamawiamy kolejne, które nie zważając na to, co te wcześniejsze oferują albo nie oferują. To po prostu jest bałagan. Wreszcie kwestia dotycząca usług publicznych, to na tym będę chciał poprzestać. Znaczy, zmienia się formuła usług publicznych. My ciągle żyjemy w takim schemacie, wtedy, kiedy mówimy o systemie usług publicznych w Polsce, takim państwo-centrycznym, to znaczy państwo, samorządy dostarczają usług. Natomiast na świecie eksperymentuje się z tymi różnymi formułami. Po części w Polsce również te elementy zaczynają się pojawiać, aczkolwiek nie jest zbyt wiele, a mianowicie współwytwarzanie usług, koprodukcja usług. To jest to, co w energetyce nazywamy prosumentyzmem, o ile wiem. Dziesiątki nowych innowacyjnych sposobów, które powodują lepiej, efektywniej i w sposób bardziej adekwatny względem potrzeb obywatela świadczyć usługi. Ale żeby to robić, trzeba mieć zaplecze, trzeba podejmować eksperymenty, trzeba podejmować próby. No tutaj pan profesor wspomniał o tym, że ciągle nam brak jest takiego zastosowanego zaplecza, które byłoby istotnie rzeczy czymś, co napędzałoby reformy samorządowe, gdzie generowano by koncepcje, ćwiczono by te koncepcje. To po prostu tak się zmienia rzeczywistość. Przez eksperyment i próba, a nie przez odgórnie inaczej. I kończąc ostatnią uwagę. W tej chwili jest bardzo ciekawy okres dla zmian w samorządzie terytorialnym. W Polsce te zmiany dosyć, jakby ta granica nie jest jakaś bardzo istotna. Aczkolwiek trzeba przyznać, że w ostatnim roku kilka rzeczy udało się przeprowadzić. Może nie w fundamentalnym znaczeniu, ale udało się przeprowadzić. Ale to, co jest, wydaje mi się być kluczem do budowania lepszego samorządu, to uzmysłowienia sobie, że czas statycznego samorządu się skończy. To samorząd, który nie będzie miał zdolności do adaptacji, będzie samorządem, który będzie podrzucany przez obywateli. To znaczy, że samorządy muszą nabyć zdolność systemowego uczenia się. I że to jest klucz do tego. Wszystko resztę jest pochodną tego, że nauczymy się tego, jak projektuje się i przeprowadza zmiany w samorządzie. I tą myślą chciałem skończyć tę wypowiedź.